W poprzednim nagraniu opowiadałam Ci o orbitalach. Teraz będziemy kontynuować nasze rozważania na ten temat. W modelu atomu Bora mamy centralnie usytuowane jądro, które składa się z protonów i neutronów, a dookoła jądra na powłokach elektronowych krążą elektrony. Model atomu Helu zgodny z modelem Bora przypomnę, wyglądałby tak. Dwa protony, dwa neutrony i na pierwszej powłoce dwa elektrony. Już jednak, że model ten jest niezgodny z rzeczywistością świata elektronowego, czyli świata, gdzie wszystko jest tak małe, że rządzi się innymi prawami niż to, co możemy dostrzec z gołym okiem. Gdyby elektrony zachowywały się w sposób, za jakim postulował Bohr, gdyby naprawdę tak było sytuowane, traciłyby one swoją energię i spadałyby na jądro. Ale elektrony nie rządzą się prawami fizyki klasycznej. Ich prawa to prawa kwantowe. Elektrony trudno opisać jako cząstki. Zgodnie z prawem Heisenberga nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie, gdzie dokładnie są i jak szybko się poruszają. Mamy tylko funkcję prawdopodobieństwa, gdzie możemy je spotkać. Możemy, a nie musimy. I tą funkcją jest orbital. Przypomnę Ci teraz o naszym atomowym wieżowcu. Wieżowiec ten składa się z parteru. Pięter i przybudówek. Wraz z wyższym piętrem wzrasta energia. Zaznaczaliśmy to sobie strzałką do góry. Energia jest to zdolność do wykorzystywania pracy lub przekazywania ciepła albo też do wytwarzania ciepła. W naszym przypadku możemy skojarzyć energię elektronów z pracą, jaką muszą wykonać, aby wejść na kolejne piętra. Im wyższe piętro, tym wyższa energia. Zwróć uwagę, że piętro numer 1 nie ma zerowej energii. Jego energia jest różna od zera. W naszym wieżowcu mamy parter. Tu zamieszkują pretony i neutrony, tworząc jądro. Następnie mamy piętra, powłoki. Piętra te nazywamy dużymi literami, poczynając od litery K. Zatem powłoka numer 1 to K. Powłoka numer 2 to L, powłoka numer 3 M i tak dalej. Na pierwszej powłoce mamy jedno mieszkanie, orbital. W jednym orbitalu mogą znajdować się jedynie dwaj lokatorzy, elektrony. Następnie mamy drugie piętro, powłokę. Na drugim piętrze mamy już do budówki, czyli kolejne podpowłoki. Na pierwszej podpowłoce jest jeden orbital. Na drugiej podpowłoce mamy trzy orbitale. Podpowłoki mają swoje nazwy. Na pierwszym piętrze powłoce mamy tylko jeden poziom podpowłokę. Jest to podpowłoka 1s. Na drugiej powłoce mamy już dwie różne podpowłoki: 2s zawierające jeden orbital, jedno mieszkanie dla elektronów. Mamy na tej powłoce również podpowłokę 2p która składa się z trzech orbitali, trzech mieszkań. Jeśli do naszego atomowego wieżowca wprowadzimy, dajmy na to, atom węgla, którego liczba atomowa wynosi 6, czyli ma on 6 protonów, a jako element o ładunku obojętnym ma również 6 elektronów, to na parterze zamieszka 6 protonów i 6 neutronów. Jeśli mamy do czynienia z węglem C12, na pierwszym piętrze powłoce zamieszkają tylko dwa elektrony, a reszta elektronów przechodzi na drugą powłokę, gdzie na podpowłoce 2s zamieszka dwa elektrony, a pozostałe dwa zajmą oddzielne orbitale na podpowłoce 2p. Cały system wprowadzania elektronów do wieżowca jest zgodny z regułą Hunda i zakazem Pauliego. Dzięki temu, że elektrony stosują się do zakazu Pauliego, czyli na jednym orbitalu nie ma trzech elektronów i do reguły Hunda, elektrony obsadzają stany z zachowaniem możliwie najniższej energii, to mają różną reaktywność. Mogą w odmienny sposób reagować z innymi atomami i nie tylko atomami. Gdyby nie fakt, że elektrony stosują się do zakazu Pauliego i reguły Hunda. Gdyby nie zajmowały poszczególnych orbitali w ściśle określony sposób, nie potrzebowalibyśmy wcale tej obszernej nauki, jaką jest chemia. Między innymi, dzięki tym dwóm regułom, którym rządzą się elektrony, mamy tak wielką różnorodność atomów i ich właściwości. Gdyby nie one, wszystkie elektrony nie wchodziłyby na wyższe piętra i zostawałyby już na pierwszym piętrze. Mieszkałyby na jednej powłoce. Wróćmy do tego, jak są zapełniane poszczególne powłoki i ich podpowłoki. Załóżmy, że masz jądro. W jego pobliżu znajdują się dwa elektrony. Są mniej więcej w tym miejscu. Tak naprawdę to nie możesz ich nawet wskazać. Są gdzieś tutaj, ale mogą być również poza tą chmurą. Mogą znajdować się zupełnie gdzieś indziej niż w tym momencie to rysuję. I teraz, co by się stało, gdybym ci dodała trzeci elektron? Więc mógłbyś powiedzieć, najniższy stan energetyczny, najniższa powłoka jest wewnątrz tej kuli, którą właśnie teraz ja rysuję. Pierwsze piętro naszego atomowego wieżowca znajduje się właśnie tutaj. Co więcej, pod powłoka 1s. Znajduje się właśnie tu. Dlaczego trzeci elektron by tam nie poszedł? Spowodowane jest to zakazem Pauliego. Kolejny elektron przejdzie do następnego stanu energetycznego, przejdzie do drugiej powłoki. I to, co teraz ci pokazałam, jest kluczem do zrozumienia chemii. Gdy zaczynamy mówić o reaktywności i o tym, jak coś może reagować z czymś innym i dlaczego, im dalej dany elektron znajduje się od jądra, tym mniej z nim oddziałuje. I tym łatwiej jest oderwać ten elektron od atomu. Im wyższe piętro w naszym wieżowcu, tym łatwiej nam wyeksmitować lokatora. Będziemy o tym jeszcze mówić w przyszłych nagraniach. Przypominam, że powłoki energetyczne, czyli nasze piętra, są zbieżne z numerem okresu w układzie okresowym. W ogóle, jak już pewnie daje się to zauważyć, układ okresowy może posłużyć za doskonałą ściągę dla chemika. Taki podręczny organizer. Przypomnę, że korzystamy wtedy ze wzoru 2n do kwadratu, w którym n oznacza numer powłoki, czyli również numer okresu w układzie okresowym pierwiastków. Więc jak opisać konfigurację elektronową poszczególnych atomów? Zacznijmy od atomu znajdującego się w pierwszym okresie układu okresowego pierwiastków od wodoru. Wodór ma jeden elektron. A zatem jego elektron zajmie pierwsze piętro w naszym atomowym wieżowcu, czyli zajmie powłokę K. I teraz możemy jego konfigurację zapisać na kilka sposobów. Na przykład możemy zapisać: po pierwsze, symbol atomu, czyli H. U góry wpisujemy ilość elektronów, jakie posiada atom czyli 1. Następnie piszemy dwukropek i wymieniamy powłoki na jakich znajdują się elektrony. Czyli piszemy K i ile mamy na tej powłoce elektronów? Oczywiście 1. Zatem piszemy sobie ten elektron w indeksie górnym. Teraz opiszmy sobie ten sam atom z wykorzystaniem opisu podpowłokowego. Zatem ponownie mamy wodór, symbol H, u góry 1, dwukropek i piszemy sobie 1, bo pierwsza powłoka. I za jedynką piszemy S bo pod powłoka S. A w indeksie górnym zapisujemy nasz jeden elektron. Zastanówmy się zatem, jaka by była konfiguracja elektronowa atomu Helu. Jak wprowadzimy atom Helu do atomowego wyżowca? Otóż ponownie, aby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnijmy do układu okresowego pierwiastków. Zobacz, tutaj masz Hel. Znajduje się on w pierwszym okresie układu okresowego ma on dwa elektrony. Więc elektrony te zajmą pierwszą powłokę dokładniej pod powłokę S pierwszej powłoki. Ponownie, gdybyśmy wprowadzali ten atom do wieżowca, to jego elektrony zamieszkałyby na pierwszym piętrze wieżowca. Yy, dlatego też możemy zapisać atom helu, yy, czyli symbol yy, atomu he. U góry 2, dwukropek, k z indeksem górnym 2, bo mamy dwa elektrony. Albo możemy też uwzględnić konfigurację podpowłokową. Znowu piszemy sobie symbol helu z boku dwójeczka, dwukropek, 1s z indeksem górnym 2. Przejdźmy do drugiego okresu układu okresowego pierwiastków. Wszystkie atomy z tego okresu po wprowadzeniu do atomowego wieżowca zajęłyby dwie powłoki, powłokę K i powłokę L. Zapiszmy sobie na przykład konfigurację dla atomu berylu. Najpierw odnajdźmy ten atom w układzie okresowym pierwiastków. Teraz, kiedy już go mamy, zapiszemy sobie symbol atomu berylu BE. U góry piszemy czwóreczkę, bo mamy do czynienia z czterema elektronami. Wiemy to, bo mamy cztery protony. Natomiast tą informację odczytałam z Układu Okresowego Pierwiastków. Po dwukropku piszemy k z indeksem górnym 2. Dwa elektrony wprowadzają się na pierwsze piętro atomowego wieżowca. Dla reszty elektronów nie ma miejsca na tym orbitalu. Pamiętaj o zakazie Paulego. Zatem dwa kolejne elektrony przechodzą na kolejne piętro naszego wieżowca, czyli na drugą powłokę. Powłokę L. I piszemy L z indeksem górnym 2, bo dwa elektrony zamieszkały na drugiej powłoce. Wtedy mielibyśmy symbol berylu u góry 4 dwukropek. 1s2, 2s2. Na drugim piętrze. Nasze dwa elektrony zajmują pozycję o możliwie najniższej energii, czyli zajmują podpowłokę S drugiej powłoki. Zastanówmy się, jak będzie mniej więcej wyglądała podpowłoka 2S w modelu atomu. Atom berylu będzie miał dwa elektrony na powłoce 1S i to wygląda tak, jak już Ci narysowałam na samym początku, ale później jego dwa elektrony będą na podpowłoce 2S. Teraz, jakby to wyglądało? No to dookoła naszej pierwszej kuli, czyli pod powłoki 1s, musimy dorysować sferę o mniej więcej wyglądającą jakoś w tym stylu. Oczywiście nikt Tobie nie zagwarantuje, że elektron jest dokładnie tutaj. Możemy mieć go zarówno tu lub tu, ale największe jest prawdopodobieństwo, że elektrony ze stanu energetycznego 2s będą gdzieś tu. Miejsce, gdzie jest największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu na orbitalu 2s, jest tutaj, dookoła orbitalu 1s. Podobnie jest to przedstawione na rysunku, który pokazałam Ci już w poprzednim nagraniu. Zobacz, tu mamy orbital 1s. To jest ta czerwona kulka, a potem jest orbital 2s. I na tym orbitalu widać, że czerwona kulka jest przykryta niebieską. Jeszcze lepiej widać to w kolejnych orbitalach, tych o wyższej energii, mieszkaniach elektronowych na wyższych piętrach naszego atomowego wieżowca. Na przykład siódmy orbital S ma aż tyle składowych. Od zewnątrz najpierw jest ta czerwona kula, potem bliżej środka niebieska, potem znowu czerwona i znowu niebieska, i tak dalej. Po prostu nakładasz kolejne powłoki na powłokę 1S. Teraz opiszemy sobie konfigurację elektronową atomu azotu. Najpierw wprowadźmy sobie nasz atom do atomowego wieżowca. Z układu okresowego pierwiastków odczytujemy, że liczba masowa azotu wynosi 7. Czyli mamy 7 protonów, a za, co za tym idzie, również 7 elektronów. Na pierwszym piętrze, powłoce pierwszej, pod powłoce S będziemy mieć dwa elektrony. Uzyskujemy konfigurację atomu Helu. Reszta elektronów musi się wprowadzić na wyższe piętro. Na podpowłoce 2s zamieszka tylko dwa elektrony. Ponownie reszta elektronów musi przenieść się na kolejną przybudówkę drugiego piętra na podpowłokę 2p. Tutaj mamy trzy orbitale. I jak rozlokują się nasze pozostałe elektrony? Otóż mamy do dyspozycji trzy mieszkania na podpowłoce 2p. Mieszkanie, orbital. 2pz. 2px i 2py. I w każdym z tych mieszkań, zgodnie z regułą HUNDA, zamieszka jeden z trzech elektronów. Póki elektrony mają taką możliwość, nie chcą podwójnie zajmować dostępnych mieszkań, orbitali, na tym poziomie energetycznym. Czy jesteś ciekaw, jak wyglądają orbitale 2p? Przenieśmy się do obrazka ze wszystkimi orbitalami. W swoich nazwach orbitale P mają jeszcze indeksy dolne z, x i y. Co to znaczy? Przyjrzyj się dokładnie kształtom orbitali P. Wyglądają, może na pierwszy rzut oka, nieco nienaturalnie. Mają one tak zwany kształt fal stojących. Przyjrzyj się im. Widzisz, że są trzy sposoby ustawienia tych orbitali w przestrzeni. Jest ustawienie w kierunku osi z. To jest to pionowe ustawienie w kierunku osi X, to poziome i w kierunku osi Y. Też to poziome, tylko te, yy, tak troszeczkę ustawione, jakby prostopadle do Ciebie. Gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić ten orbital, orbital P, w przypadku atomu azotu mamy trzy elektrony na orbitalach P. Trzeba je jakoś rozmieścić w przestrzeni. Najpierw, aby to zrobić, yy, Narysuję sobie osie. Chcąc wizualizować orbital y, pz, pamiętaj, że elektron może czasem być y, tutaj, czasem może być tutaj, a czasem można go spotkać nawet i tu. Jeśli zrobiłabym, y, dajmy na to wystarczająco dużo zdjęć, zobaczylibyśmy kształt takiego dzwonu, takiej handli. Dla drugiego elektronu, na przykład tego na orbitalu PX, będzie wyglądało to tak. Możemy powiedzieć, że masz teraz już garść obserwacji, zdjęć, i widzisz, że najłatwiej znaleźć elektron w tych właśnie handlach. Pamiętaj, że możesz go też znaleźć tutaj, albo tu, to jest tylko przestrzeń, w której jest największe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu. To właśnie taka handla. Podsumowując yy, więc wiadomości o naszym atomie azotu, napiszemy sobie konfigurację elektronową właśnie tego atomu. Najpierw zróbmy to sobie posługując się samymi powłokami. W układzie okresowym azot jest w drugim okresie. Jego elektrony w atomowym wieżowcu doszłyby do drugiego piętra. Mamy dwie powłoki, więc piszemy sobie symbol azotu N u góry 7 i piszemy dwukropek. Po kropku piszemy duże K, czyli powłoka pierwsza, z indeksem górnym 2, bo na powłoce pierwszej możemy zmieścić tylko dwa elektrony, następnie piszemy sobie L, z indeksem górnym 5, bo mamy 5 elektronów na drugiej powłoce. Jeśli chcielibyśmy sobie zapisać konfigurację w sposób podpowłokowy, wtedy mielibyśmy zapis ponownie symbol azotu N. Zapiszemy u góry 7, 2, 1s2, 2s2 i na zakończenie 2p3, bo trzy elektrony przeszły nam na przybudówkę p w naszym atomowym wieżowcu, do którego wprowadzaliśmy atom azotu do naszej podpowłoki 2p. Na podpowłoce 2p zamieszkają 3 elektrony. Zapiszemy to w indeksie górnym 3. No, wydaje mi się, że dzisiaj to by było na tyle. W kolejnym nagraniu pokażę Ci, jak opisuje się jeszcze bardziej skomplikowane konfiguracje. Konfiguracje atomów, w których musielibyśmy wykorzystać jeszcze wyższe piętra naszego wieżowca. I musielibyśmy sobie dorysowywać różne kolejne przybudówki, i tutaj zobaczysz, że będzie to nie takie proste, jakby mogło nam się wydawać.